Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pixelgana. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić nową broń na kanale, ale zanim zaczniemy intro. No dobrze, witam was ponownie. Dajcie znać, jak wam się podoba moje outro, które zobaczyliście już w poprzednim odcinku, ale nie napisaliście komentarzy, jak się outro podoba, tylko parę osób, także mam nadzieję, że to nadrobicie. Champion Mercenary, tutaj widzę, mamy jakieś 4000 gemów i 2000 gemów, to jakiś profit 150%. A ja sobie zakupiłem troszkę więcej tutaj rzeczy, tak żeby kupić sobie w następnym odcinku nową broń. O, widzę, że tu jest jakiś update do Survival Evil Island, gram sobie w tę grę. Zrobimy sobie mały opening, zostawcie łapkę w górę, bardzo by mi na tym zależało, także jak komuś się podoba odcinek, to proszę zostaw łapkę, przecież ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomaga. Pamiętajcie też o zostawieniu, popatrzcie sobie teraz, czy dzwoneczek wam działa, czy macie dzwoneczek ustawiony u mnie na kanale. YouTube coś zmienia i teraz osoby, które nie zostawiają łapki w górę i nie zostawiają suba i dzwoneczka przede wszystkim, to im nie będą pokazywane im filmiki moje, także bardzo bym was o to prosił. Jak widzicie, klan bardzo aktywny, w sobota, jutro jest sobota, oczywiście jak to na czas, jak to nagrywam, także 5 osób będzie z klanu wychodziło. Ojejku, co tu z internetem się mi tu dzieje? Jak check your internet connection, jak i moje internet connection jest bardzo dobre. Halo, nawet sobie tu, czekajcie, zminimalizuję i sprawdzę swoje internet connection, bo to tak być nie może, no co wy to robicie? Internet connection. Internet connection mi działa, to czemu to tak dziwna informacja, czyżby Pixel Gun się jakoś zepsuł? Ojojoj, niedobrze, ale jutro będziecie mieli szansę dołączyć do klanu, także wbijajcie, jutro będą czystki na odcinku Vampire Hunter. W ogóle też skraftowałem parę broni już skraftowałem, teraz będziemy kraftować sobie tę broń, ale dzisiaj wypróbujemy moją nową broń, którą skraftowałem, jest to Veteran. Mógłbym ją upgrade'ować nawet, żeby była automatyczna, więc ja sobie zupgrade'uję tego weterana i użyjemy go. Zobaczymy, jak się spisze weteran, a w następnym odcinku być może będą jakieś snajperki, bone'a. Chciałbym zakupić bone'a, tą kościastą, bo polecacie mi ją i tej wyverny jest dobra i bone, koścista, więc chyba kościstą spróbujemy. Zobaczymy, jak będzie. Czy w klanie mam jakieś skrzynki jeszcze do otwierania? Chyba nie. Bardzo wam tu idzie fajnie z tymi pucharkami, klan jest bardzo aktywny, dziękuję wam za to niezwykłe wsparcie. Dobrze, słuchajcie, zmienię sobie też buty, bo powiedzieliście mi tam w komentarzach, że moje buty są OP, te Ninja Tabi, do double jumpa, więc zobaczymy, jak to będzie. Teraz tak, pójdziemy sobie na Battle Royale, zagramy jednego i w teamfightach sobie powalczymy. Nawet może jakieś inne tryby wypróbujemy, żeby zdobyć jak najwięcej pucharków. Odcinek dzisiaj około 20 minut, już takie odcinki będę zazwyczaj robił dłuższe. Postanowiłem, że tak będzie. Słuchajcie, niedługo też na filmie, film, czy moje filmy wzbogacą się o kolejne animacje. Wróci widz odcinka na pewno, także mam nadzieję, że czekacie na to. Dajcie znać, co myślicie. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Mam nadzieję, że ktoś z was dotarł do tej czwartej minuty. Będziemy, słuchajcie, muszę wymyślić, jak nasz będziemy, jak mam się do was zwracać. Nie wiem, suchary brota raczej nie pasuje, bo to jest takie, nie wiem, czy ktoś by się chciał należeć do sucharów, to tak dziwnie brzmi, nie? To musi być jakaś taka fajna nazwa, wymyślcie coś, może kumple brota, koledzy, przyjaciele, nie wiem, dajcie znać, co myślicie o tym. Jaką nazwę by tutaj fajnie wymyślić, bo suchary to raczej nie pasuje. Dobra, zaczyna się meczyk, lecimy, ja idę jak zwykle na farmę, chciałbym to wygrać, więc jak najszybciej tutaj, patrzcie, złota skrzynia.
Dobra, mamy double killa, jest ok. Nie mam amunicji! O! Jumbo. Słuchajcie, jest problem. Houston. Houston, mamy problem. Gdzie są jakieś silosy? Gdzie jest jakaś broń, cokolwiek? Ej, tu za mało amunicji jest zdecydowanie. Ciekawe, czy uda mi się coś jest tu skrzynia. Dobra, jest chociaż to mamy. Czy są tu jeszcze jakieś inne skrzynie? Tu jest kolejna. Dobra, jest jakaś snajperka. Poproszę o jakieś... są skrzynie, są. Tylko, że są... O, tu jest jakaś mocniejsza. Oj, ktoś tu mi... próbuje... zrobić kuku. Dobra, ja jestem w strefie jak coś, więc spoko. Ci się tam klepią ostro, widzę. Dobra, uciekam stąd. Gościu mnie podpalił. No nie, i w plecy mnie zjechał, no co za gość, no ale... I co, i straciłem pucharki? To jest niemożliwe. Przecież 4 kile dostałem. Ale bardzo dziwne rzeczy, słuchajcie. No dobra, no troszkę expa, aj, z tyłu, widzicie? Za bardzo raszuję, jakbym nie raszował, to by było lepiej, jeszcze raz sobie zagramy. Lepiej grać tak statycznie. Co tu się dzieje, halo? Przestań, Boucher. Przestań, nagrywam teraz, nie możesz tak wariować. No widzicie, boi się burzy mój piesek, zaraz będę go musiał tutaj uspokoić. Dobra, jeszcze raz ta farma. Nie ma, że boli. Lecę na tę farmę. Będziemy musieli teraz zagrać nieco inaczej. Okej, tu będzie jakaś lepsza broń z tego co widzę. No super. Dobra, uciekam stąd, słuchajcie. Ale mam bardzo dziadowską broń. Więc serio, tak trochę lipa. Dostałem snajperkę. Oj, patrzcie, tu jest jakiś gościu też. Może być ciężko. Tam jest skrzynia. Ciekawe, czy mi ją zwędził. No i właśnie, słuchajcie, patrzcie jaką miałem broń. Niby złota, ale tu dostaję w ciery. Ale to dostałem teraz pucharki czy nie? Bo ja już sam nie wiem, słuchajcie. Ale trafiła mi się snajpa, trochę lipa, trochę przypał. Mogłem troszkę szybciej zadziałać, ale zagrajmy jeszcze raz. No dobra, sprawdzimy. Roter invited you to siege. Na razie nie, Roter. Na razie nie będziemy tutaj tak grali. Co ten pies mi tam robi? Na litość boską.
nie robi. Dobra, słuchajcie, bo mi tu szykują nalot. Dobra, tu jest jakaś skrzynia. No nie! Ale jak głupie bronie dostaję. Widzicie, no piesek mi tu strasznie się bał i przez to nie zdobyłem broni jakiejś fajnej. Okej, dobra. Coś tam dostałem, słuchajcie. Jest w miarę okej. Mam taką nadzieję. Mamy 30 sekund do strefy. Muszę się przeładować. Przeładujcie mi broń. No jak? Wy to widzieliście? No co to było teraz? Przecież byłem za ścianą. Ej, no bez przesady, przecież byłem za ścianą. Jak mnie to pokonało? Ale ta gra ma lagi teraz ostre. No niestety. Lipa. Mam problem ze znalezieniem spoko broni. Tam jednego mi się udało pokonać, ale straciłem ten. Patrzcie jak wiele w ogóle. Strasznie dużo, z 3600. Wow, nieźle. Ale musimy tutaj pograć jeszcze. Będę musiał teamfighty pograć, żeby awansować dalej. Z tego co widzę, bo na tym Battle Royale strasznie szybko się traci te parki. To jest słabe. Ale no naprawdę mam pecha dzisiaj do broni. Dobra, gdzie jest farma? Zjeżdżamy stąd. Lecę na farmę. Jest złota skrzynia. Będzie moja. W końcu jakaś mityczna broń. Bardzo ładnie. Weźmiemy sobie jeszcze to. Okej. Słuchajcie, widzę tu jakiegoś gościa. O, o, o. Tam jest. Muszę uważać. Dobra. Jeden mniej. Patrzę sobie co tu się dzieje. Jestem w strefie, więc spoko. Idę tutaj może na górę. I zobaczę czy nie ma jakiejś amunicji albo czegoś. Patrzcie, ja tu mogę w ogóle wyjść. Mamy jakiś tam celownik mały. Tam na statku też jest skrzynia, widzę. Idę tam, słuchajcie. Im więcej skrzyń weźmiemy, tym nasi przeciwnicy będą słabsi, bo nie będą mieli broni. Tam są ci ludzie. Idę się skryć, słuchajcie. No i będę teraz grał właśnie tak zachowawczo. Dobra. Ale mam bardzo mało amunicji. Dobra. Ja sobie tu pozwolę. Nie, 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 to ja już wolę tę broń. Musimy uciekać do strefy. Mamy 7 sekund. Już się zmniejsza.
Troszkę zepsułem to, słuchajcie. Idę do domu, słuchajcie, słuchajcie. Gdzie oni tam się strzelają? Jest wygrana, słuchajcie, pięknie. I Monster Killa nabiłem. Widzicie, od razu lepiej. Lepsza broń to. Pięknie, 6 pokonań. Ua! Pięknie, ładnie mi poszło. Brod 20. Ktoś tu miał 38 poziom. Wow, nieźle. Ale ładnie mi poszło. Słuchajcie, wyjdziemy z tego, bo za dużo chyba tych Battle Royale graliśmy. Idę na Team Fighta, żeby sprawdzić sobie tę broń, którą wykraftowałem. Moja pierwsza broń, którą skraftowałem, więc zobaczymy, jak to wygląda. Ale dziwnie strzela, słuchajcie. Ale dziwnie strzela. Strzela ta broń. Ten nie z one shota tu widzę. Oj, się zaciąłem. No niestety, a tu jest ta dziwna dziura, którą mają. No ta broń nie jest wcale taka super, jakby się mogło wydawać. No i znowu się zaciąłem. Strzelamy do nich. Okej, tam pokonałem jednego, ale powiem wam, że ta broń wcale nie jest jakaś rewelacyjna. No nic, słuchajcie. Lecę tam do nich. Wow, i te podwójne skoki są niezłe, słuchajcie. Ale mnie tu zjechał gościu. Ten jest na samej tej wieży. Dobrze wiedzieć. Ale mogłem sobie wziąć jednak moją broń. Patrzcie, jak ona też słabo strzela. Duży rozrzut. Niestety nie udało się. Zmienię sobie tę broń, bo jednak, słuchajcie, ona nie jest jakoś dobra. A Goldfriend jednak ma to do siebie, że jest spoko, a my raczej przegrywamy, jak widzicie. No, z Goldfriendem już tutaj nabijałem sobie, ale przegramy to i to jest problem, bo znowu dostanę minus 10 pucharków. No ale cóż, słuchajcie,
chciałem wypróbować tę broń i nawet nie było tak źle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i co? Do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Pamiętajcie, w sobotę czystki, także nowe osoby mogą dołączyć do klanu. Ja tu mogę coś otworzyć? Tak, mam skrzynię, to jeszcze na koniec otworzymy sobie skrzynię. No i zaraz wleci pewnie... Okej, jakieś monety? Okej, 5 końców. A zaraz wleci intro. Do zobaczenia.